Jedoś, no witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z metra. Pochodziłem sobie troszeczkę po wagonach, po przedziałach, znalazłem jedną notatkę. Nie wiem, on tutaj ją teraz jakoś pokaże. Kolekcja, dziennik, o, tutaj macie tą notatkę, którą ja znalazłem przed chwilą. Notatka to Kaliewa, gdzie prosi, żeby Krest mu pomógł, że tak powiem, odgadnąć rozmiar palca, bo chce przygotować dla Kati i dla Stepana chyba obrączki. Tak, dla Kati i dla Stepana obrączki zaręczynowe. No już tam znalazł już metę, tylko potrzebuje jeszcze wymiaru. No, tak więc to by było na tyle. Oczywiście zbugowane tele nadal są, ale idziemy już do mapy. Idziemy do mapy i lecimy w kolejną podróż do nowej lokacji. Tajga. Мне трудно назвать себя религиозным человеком, но сейчас я прошу всех богов, пожалуйста, храните Аню и пусть долина излечит ее недуг. А пока мы с Алешей едем в разведку. Мало ли какие опасности таятся в этой долине. Хотя Алеша, по-моему, и правда считает, что там его ждут женщины. Если это действительно так, то лучшего компаньона для этой операции не придумаешь. No i dobra. Ale co jedno, stwierdziłem, że za szybko robię te wszystkie lokacje. Pustynię zrobiłem jak dla mnie za szybko troszeczkę, więc postaram się troszeczkę przystopować i troszeczkę bardziej się skupić na eksploracji tych wszystkich terenów. Bo jak dla mnie, no troszeczkę pustynię żebym zrobił za szybko. Bo tam ile żeśmy spędzili na pustyni? 3 odcinki? I żeśmy już przeszli do nowej lokacji, więc tą lokację postaram się zrobić troszeczkę dłużej i bardziej się postarać wyeksplorować ją bardziej. I tak dalej. Ale tereny ładne. O, panie. A bo to Sten jest z nami. Patrzcie, jakie tereny, jakie górki. Pięknie. Ty смотри, jak motaje. Powiło puci. Весь склон, похоже, ползет потихоньку. Хоть бы нас выдержал. Так, надо на Аврору сообщить, что... Но ты, Елен, спирталай. Аврора, это передовой дозор. Как слышите? Прием. Слышим вас хорошо. Прием. Товарищ полковник, эта ветка Аврору не выдержит. Идите по главной. Kurwa, że się miałem tą broń na ten, wyczyszczoną. Ja pierdolę, to jest ujebana, nie? Oła, ale dupo. Przy przyszłym odcinku patrzyłem, to ta broń była czyściutka. O-o. To dupnie. Dobra, nie dupo, albo blisko. Już widzimy, kto leci, nie? O, a co my tam mamy? Halo? A to jest... What the f... Tutaj to dupło. Oż, to jest skurwysyn. No to teraz Jana się poszła jebać. No i plecak żeśmy jeszcze stracili, no super. Oła! What the? Co to płynie? Kim ty kurwa jesteś?
A to jakaś dupa. No tak, cyzyki są, czyli dupa. Dziecko lasu. Pionier. Ła! No panie, tylko nie tak mocno, kurwa. Chcesz mi żebra połamać? Pojmali twojego druga. No ja to widzę, że to nie bandyty. Так что выручу, если глупостей не наделаешь. Мне пора. Старайся не высовываться. Угу. Окей. Помог она мне спердолила, окей. Можно и так. Важно, что в ogóle помогла. Ож ты, shit. Слышу вилки. A wilki to nic dobrego. Jeszcze to tylko zmutowane pewnie, nie? Dobra, mam nadzieję, że jakąś broń mi zostawiła. Bo jak nie, to będę w piździe. No pewnie coś tutaj znajdę, na stole coś tutaj znajdę. Dobra. Mam mój ten... Tak wygląda ta lokacja. No spoko, spoko. Kim była ta kobieta? Chciałbym chociaż znać jej imię, żeby móc podziękować jej za ratunek, ale nie pora teraz tą przyjemności. Straciłem w rzece cały ekwipunek, na dodatek zepsuło się radio, więc więc nie mam się jak skontaktować z Aurorą. Chyba moją jedyną szansą na dotarcie do zapory, którą mieliśmy zbadać z Alszą, pójdę wzdłuż starej drogi, okej. Dobra, sprawdźmy, może tutaj coś będziemy mieli? Jakąś broń. Chociaż ten nóż jakiś, nie wiem. Cokolwiek. Jakąkolwiek broń, please. Give me some kind of gun, please. Bo inaczej to ja długo tutaj nie przetrwam. No dobra, tutaj nic nie ma. Tutaj jakieś zabawki, tutaj jakieś, kurwa, nie wiem, jakieś blachy, nie blachy. Kusza! Ohoho! Kusza! Tak jest! Mamy kuszę. Nowa broń w metro. Kusza. Jeszcze nie mogę się doczekać, aż ją dotknę, nie? Znaczy dotknę, aż ją zdobędę. Bo dotknę się i nie dotknę. Aha, no tak, tutaj są takie miejsca, gdzie... Najlepiej widać, znaczy, jeśli byście mieli RTX-a z działającym ray tracingiem, to tutaj jest najlepsze miejsce, z tego co widziałem po gameplayach. To tutaj jest najlepsze miejsce na test tych promieni świetlnych. Dobra, czy mamy ekwipunek? Dupa nie, ten, dupa nie mamy. Hello baby. Dobra, naładujemy sobie. Kuszę pod trójką, mam jedną strzałę. O to, że tak powiem, trzeba będzie lekko oszczędzać. A mówiąc lekko, mam na myśli bardzo. Dobra. Okej. Miłe powitanie. Znak będzie ciekawa to samo. O, przynajmniej dobrze, że dali tutaj tłumaczenie. Jak najedziemy na to, to mamy tłumaczenie. W sumie? Plus dla 4A Games. Bo nie każdy oczywiście umie to syski. Na przykład ja. Znak gwałciciel. A. Gwałt? Ale masz szpetną mordę. No mamy 740. Coś tu jeszcze znajdziemy? Chyba raczej nie. Zbieramy jak należy jakieś... Kurwa mać. Aha, tutaj jest też kolejny jakiś ziomek, okej. Tutaj mamy jakieś te... Zdjęcia, nie zdjęcia. Tutaj kto jest? Gdzieś tu był jakiś ten, jakiś znak czy coś. Halo. Coś mi się to wyświetliło przez chwilę. A tutaj jest, rabuś, aha, okej.
Hello. Hello, lady. Dobra, tu już nic nie ma chyba innego, więc... A czekajcie, bo oni chyba mają... Właśnie, mają strzały w łbach. Więc dobrze by było... pozabierać im te strzały z łbów. No, coś tu jest? Coś tu było? Halo? Coś mi się wyświetliło? Ale coś mi się nie wyświetla, okej. Zobaczmy, że tutaj coś w kiblu będzie. Oczywiście, że jest, a jak żeby inaczej? Najlepiej by było znaleźć już chyba miejsce do spania, miejsce na nocleg, chyba że mamy iść nocą. Oszysz ty. Sztubliet! Notatka przy UB uciem, bo to jest na terenie Bractwa Wybrzeża. Wnoś się albo zabijemy cię tak jak innych. Śmierć intruzą. Fajnie intruz, om, a nie om. Podobno to ja mam, to jest z tego, z polskiego. Oni to by mieli szmatę. Dobra, ale trzeba będzie się tutaj poważnie rozglądać, ponieważ... A, tam ktoś jest, okej. Poważnie rozglądać. Bo my jesteśmy cały czas u nich na widoku, z tego co rozumuję. Aha, no chciałem tam przejść, ale chyba raczej nie przejdę. Nie chcę nawet próbować. Nie chcę nawet próbować tam przejść. Tutaj coś będzie mietni? Znak, obóz dla dzieci słoneczny i 1 km. Okej. Dobra. Tutaj mamy... Tam jest... Ktoś? To czeka na pożarcie przez psa, a ja cię już nie czeka. Nie bracaj mnie tak, bratucha! Nie po pacanski będzie! Ciekawe, że jak trafiłem w rejnie. A wcale w rejnie celowałem. Nie wiem, czy mamy go uwolnić, nie? Dobra, uwolnijmy go. Po grob żyzny pomnieć budę. O, dobra. Mieliśmy rozwód, czyli dobrze, żeśmy zabili. Okej. Znak zły. Tutaj był jakiś znak? Nie. Co ty, ja nie przypomnę, z jakiego ty baraka, bratucha? Прикид у тебя крутой. Ты, главное, в одиночку к ним не лезь. Я лоханулся, видишь, что вышло? Ну, я хиба я тему, что там есть сам. Прячутся так, я, мля, офигею. Проход разведал, обратно уже шел. Скрутили волки позорные. Dobra, ale dzięki za ostrzeżenie. Ostrzeżenie. Chyba nie mam wyboru, nie muszę tam jednak iść, wiesz? Dobra, mamy tutaj coś jeszcze do badania? Czekajcie, bo... Nie wiem, czy mam tędy iść, czy mam iść, kurwa, indziej jakoś? Ja chyba tędy nie przejdę, co nie? A nie, no przejdę. Bez problemu ja tutaj przejdę. Tutaj jest, nie wiem, jakieś cholera, jakieś bóstwo, nie bóstwo. Ups, sorry, Snapchat. Tutaj też rosną te grzyby z tego co widzę. O, czekajcie, bo tutaj też widzę jakieś... zabudowania, jakąś chatę widzę. Jakieś, kurde, nie wiem, szczury? Znowu? A królik, ale to jest jakiś zmutowany królik, nie wiem, czy mam się ich jakoś bać, czy nie, jaką on ma mordę? Nie, no mordę ma całkiem normalną, więc raczej nie jest jakiś taki mega rozmutowany. Dobra, tutaj muszę uważać, czy nie mają jakichś pułapek na rozstawianych. O, proszę. A, mam pełno tych, dobra. Mam pełno tych, dobra, muszę uważać, żeby tutaj się na żadne pale nie nabić. Bo cholera wie, co oni tutaj dla nas przygotowali. Tutaj znowu jakieś zbudowania, tutaj... No, tutaj muszę być w cholerę ostrożny, bo dochodzę do jakiegoś punktu. Takiego większego. Nie wiem, czy tutaj mam się czegoś
Złego spodziewałeś się czegoś dobrego? W sumie to cholera go wie. Aha, ten bym przeszedł, jeśli bym poszedł tym mostem, okej. Bo tutaj coś, jakieś tutaj, nie wiem, znaki. Gówno. Tutaj jest jakaś uwaga czy coś, jakieś ostrzeżenie, najszybciej. Dobra. No spokojnie sobie posprawdzajmy tutaj wszystko. Tam można niby wejść. Ale czy ja tam chcę wchodzić? Jak na razie nie, bo jak na razie mam sobie uzbrojenie. Więc jak na razie mnie się tam nie śpieszy. Dobra. Bo to jest jakiś pomnik, czy ja coś przy tym pomniku będę miał? Zwykle takie, że przy pomniku coś albo jest nabite na pomnik, albo coś leży przy pomniku. Ale nie w tym przypadku. Ja pamiętam to miejsce z gameplayów. Tutaj będę musiał uważać, bo tutaj niedługo będą wrogowie. Bo to pamiętam zajebiście dobrze. Więc tutaj już trzeba będzie uważać. Dobra, czy coś tutaj mogę pozabierać? Mogę. Jakaś wełna. Myślałem, że jakaś notatka nowa. Tutaj coś jest? Halo? A, dobra, amunicja, ale amunicji to ja mam w cholerę jak na razie. Więc amunicja mi nie jest do niczego potrzebna. To jakieś rysunki, jakieś bazgroły dzieciaków, okej. Tutaj coś jest, jakaś, nie wiem, notatka, no bo tutaj na szybciej to notatki mogę się spodziewać. Jakieś, o właśnie, o tym mówię. Niewysłany list. Drogi dziadku Mrozie, mam na imię Larisa i mam 8 lat. Byłam w tym roku bardzo grzeczna, nie byłam tchórzem, zabijałam i oskutowałam 2 jelenie i zraniłam jednego bandytę w nogę. Wcale nie kłamię. Dlatego chciałam prosić cię o list od mamy i taty w te święta. Mam nadzieję, że to nie kłopot, bardzo za nimi tęsknię i nie potrzebuję innych prezentów. Przeczuwam kolejną sektę. Nie chcę nic mówić, ale przeczuwam kolejną sektę. Jezus Maria. Wszędzie matematyka, nie? Bez kitu. Wszędzie matematyka. Dobra. Może to jakąś pocztówkę wyrwiemy? Zwykle tak jest. To jakieś zdjęcia dzieciaków. O proszę. O proszę, 3 strzały. Jak miło. Coś tutaj może? Nie wiem. Tutaj już raczej nie. Więc to chyba wszystko tutaj. Tak więc lecimy dalej. Biblioteka. No. Domyśliłem się, że biblioteka. Użysz ty w modle kopany. Да, так что давай ноги в руки и топай в другую сторону, понял? Наши уже одного чужака сегодня поймали, хватит с нас. Застал! Во-во! Топай! Добра, мам, какие-то вписы в дневнику. Wygląda to, że Alosza także przeżył upadek. Zdaje się, że to o nim wspominali miejscowi. Muszę spróbować go odnaleźć, najlepiej bez zwracania niczyjej uwagi. Ci ludzie dość poważnie podchodzą do kwestii ochrony swojego terytorium. Aha, czyli jednak i tak muszę tam przejść. Tylko kurde, nie wiem, czy jakoś bokiem mogę przejść, czy muszę się tam wpieprzyć po prostu? Cholera ich tam wie. No, drogę mamy dość jednostronną, więc zgaduję, że tak czy inaczej muszę tam się wpieprzyć. A przynajmniej spróbować się tam jakoś wpieprzyć. Tutaj co mamy? Jezus, mamy jakieś zabawki, jakaś nora, cholera go wie. Dobra, dalej. A tutaj mamy wejście do biblioteki, dobra. Dobra, ogarniam. A nie wiem, czy te grzyby też mi nie wskazują drogi w ogóle. Bo one są tak porozmieszczane, że dosyć
Intuicyjnie podpowiadają mi, gdzie mam iść. Chyba, tak mi się przynajmniej wydaje. Patelnia się zblokowała, okej. To też tutaj pamiętam. Jakby to jest... jakaś puszka, więc... jakby... ktoś tutaj był. Nie wiem, że on się spodziewał, że ktoś mi tutaj zaraz wstanie, czy... czy nie. Wolnie zapalić żadnych świateł, będzie to lepiej dla mnie. To chyba będzie bezpiecznie. To mogę sobie wziąć. To już raczej nic innego nie ma. Tutaj sobie mogę jeszcze przejść. Oprócz jakaś kaseta. Прошло два месяца. За детьми так никто и не приехал. Выхины тучи не вернулись. Гессовцы должны были довести их до райцентра, но, похоже, надо было просто запретить им ехать. Но тогда я тоже все еще надеялся на эвакуацию. Хотя, какая там эвакуация, если по радио одни помехи? Помощи ждать нечего. А с другой стороны, нужна ли она нам эта помощь? Долина оказалась в стороне от ударов. Даже осадки нас не зацепили. По счетчику фон нормальный, даже под водосточными трубами. Ребята хорошо подготовлены. Не зря мы проводили столько времени в походах. Научить их охотиться будет несложно. У нас есть все самое необходимое, а остальное добудем сами. К черту сомнения. Будем решать проблемы по мере их поступления. В первую очередь выживание. Ага. Окей. Czyli te tereny są teoretycznie bezpieczne. Skoro powiedział, że odczyty z miernika Geigera nic nie wskazują, czyli że tutaj to jest wszystko bezpieczne. Albo i niekoniecznie, nie wiem. W sumie. Dobra. To miejsce też, jak ktoś oglądał gameplay, to miejsce też pewnie ogarnia. Tutaj nie wiem, mogę sobie spokojnie poeksplorować, bo tutaj... nic nie powinno na mnie wyskoczyć. Przynajmniej z tego, co patrzyłem na... gameplayach. Chyba, że coś... w ostatniej chwili twórcy pozmieniali. Kurwa mać. Kurwa, dobra pozycja, ziomek. Jezu, jakby ten się na mnie rzucił. O Jezus Maryja. A, siemana jest. Dobranoc, panu. To było jego leże? Chyba. Najszybciej w sumie. Jakiś kurde zmutowany, nie wiem, grzechotnik? Nie wiem, cholera wie, co to jest za zmutowane gówno. Dobra. Jest to chyba więcej nie było. W sumie też nie ma. Dlatego też można wracać na powierzchnię i iść tym tutaj oto, tą oto drogą. Tylko pytanie za 100 punktów, czy nikt tutaj na mnie nie będzie czekał? Ale czy nie ma tutaj żadnego wartownika? Tam widzę jakieś ognisko i tam widzę, że ktoś chyba jest. Tak jest. Czyli tam mamy jednego gościa, okej. Słuchaj, ja u ciebie dawno spросить хотел. Все эти ваши пиратские штуки, мертвецы эти на столбах, вы всерьез верите, что учитель этого хотел? Учитель хотел, чтобы мы... и то не са... то са хаба те сами, которые нас тутай остригали, чтобы не входить. Вон опять бандиты в деревне появились. Пионер, а там это был пират, хаба. Непонятного поймали.
Забыли, значит, урок. Пора напомнить, потому мы... Chyba wiem, jak można ich tutaj obezwładnić. Poczekaj, się, aż oni skończą gadać. Pójść tędy i spróbować jakoś chyba tam wejść. Bo tutaj przejść tędy, no to... Powiem tak, no... Szanse są niskie i to są bardzo niskie. Chyba, że ten gościu sobie pójdzie, a ten się odwróci tam. No to wtedy jeszcze może mam jakieś... Chociaż tam też jest, kurde, na górze jakieś... Tam jest na górze jakieś typo. No ale wiesz co, gościu? A dobra, w sumie... Ale ty chyba tutaj nie wiesz, jak schodził, nie? Przecież tak w sumie to cholera go wie. Czy nie będzie tędy schodził. Dobra, bez żadnych gwałtownych ruchów, bo się kurwa zesra plan. Zrobię sobie tutaj szybki zapis. Tak, dla bezpieczeństwa. Na glebę, dzieciu. Dobra. Dam jak tego z tej odległości, nie dam jak tego z tej odległości capnąć. Jak będzie to załatwić, gościu? Trzeba spróbować jakoś tędy. Najszybciej jakoś tędy trzeba spróbować. Zejść tu na dół, obczaić. Co my tutaj mamy za sytuację? Schować się na chwilę, żeby nas nie zobaczył. Jak się odwróci, to podejść sobie herę. Aha, i tutaj sobie normalnie wejdę, okej, okay, dobra. Tutaj sobie normalnie wszedłem, a tam są kolejni koledzy. Dobra, czekajcie, bo ten zaraz będzie tutaj szedł. Więc czekajmy sobie tutaj, na spokojnie. Aż on tu przyjdzie i się wróci, chyba że kurde... Chyba że kurde ten... Chyba że nas zauważy jakimś cudem. Dobra, idzie. Na spokojnie. Na spokojnie. Dobra, chyba tutaj nawet nie dojdzie, więc to jest plus dla nas. Dobra, odwrócił się. W sumie kurwa dupa. Cześć, czekaj, czy mamy w ogóle ten iść, czy ja mam iść tam? O! Tam jest jakiś znak zapytania, czyli... Ja mam chyba z tej rolki skorzystać. Gdzie ten typo jeszcze tu idzie? Tak, idzie tutaj ten typo. Tamten się schował. Czekajcie, jeszcze raz przeczekajmy ich. Tamten typo się schował. W sumie ten typo tutaj nawet nie dojdzie, bo tam brakuje mu miejsca. Ale dla pewności przeczekajmy na spokojnie. Dobra, chyba sobie pójdzie już. Dobra, poszedł. Poszedł won. Zdejmijmy sobie tą maskę. I teraz tak. Musimy chyba wejść, no właśnie, musimy wejść na górę. Ale mam ochotę go teraz tutaj tak zniszczyć, nie? One shot, one frag. Dobra, nie wychodźmy aż tak za bardzo na jego promienie. Przecież kurde, on cały czas tam filuje. Będziesz tam tak stał jak widły w gnoju, czy gdzieś się przejdziesz? Nie, on będzie tam tak stał jak widły w gnoju, nie? Dobra, spróbujmy jakoś tędy, bo tam raczej wątpię, żebyśmy się przedostali. Tutaj jest jakiś wyłom w murze.
Więc może będzie lepiej, żebyśmy tędy sobie przeszli. Może tutaj, jak Bozia da, będzie jakieś przejście. I Bozia dała i jest jakieś przejście. Tylko czy to przejście jest bezpieczne? O, to jest kurwa pytanie. Czy tam nikt nie filuje? Tam jest ten gościu. A w sumie można sobie tędy tutaj przejść. Tutaj będzie chyba dwóch strażników, o ile dobrze liczę. Tak, to jest jeden. Tylko czy on się ruszy, czy on ruszy dupę i będzie się jakoś przechadzał, czy... Czy będzie stał jak widły w gnoju? On się grzeje przy tym, przy ognisku. Tylko kurwa, jeszcze tamten mnie denerwuje, bo... Między nim a nim jest mała odległość i nie wiem, czy on nas kurde nie usłyszy jakoś. To mnie w sumie najbardziej martwi. No i tam jest kurde też dupa, bo tam jest kolejny... Co to tam filuje? Halo? Dobra, oni sobie mają mnie w dupie. Dobra, zróbmy sobie tutaj szybki zapis. Jeszcze raz. Dobra, tutaj jest jeden, nie? Czy tutaj nie będzie jeszcze kogoś? Musimy wejść tam na górę. Czyli w sumie najbezpieczniej byłoby zdjąć tam tego typa. Bo tutaj jest chyba tylko jeden gościu, nie? Chyba tak. Dobra. Henzik może strzelać wybuchowymi bełtami używanych w sytuacjach krytycznych. Zwykłe bełty są przydatne wtedy, gdy nie chcesz zdradzić swojej pozycji. Okej. Dobra, musimy przejść tędy tutaj. Jakoś specjalnie... widoczni być nie powinniśmy. Dlatego też tutaj nie wiem, czy nie będzie jeszcze jakiegoś typa. Kogoś tu słyszę. Алёша, ответьте. Потеряли связь с вами. Что случилось? Тёмочка, дорогой, ответь. Dobra, co tu mamy? Uroczysta przysięga. Wyrosliśmy z tego obozu, tak jak wyrosliśmy z dziecinnych zabaw. Teraz wyruszamy w las, przyrzekamy stać się lepszymi, silniejszymi i przetrwać w tym nowym świecie. 147 podpisów, okej. Okay. Prijom! Co tam z wami произошло? Aha, dupa. Dobra, czy tu musi być jakaś drabina or something? A nie, dobra, to jest tyrolka. Dobra, wait. Myk na drugą stronę. Oż ty. Co mi się tam tak zacięło? Aha. Dobra. Super kurwa. O, sorry. Mikrofon troszeczkę żebym poruszył. What the f... Ożesz ty w dup... Co... Czy... Zmutowany niedźwiedź, no super. Jak zwykle to było w metrze, pewnie będę musiał się z nim niedługo pizgać.
No tak zawsze jest. Dobra, słuchajcie, na tym etapie zakończyłem ten odcinek. Jeśli wam się spodobał, wstawcie lajka, suba z dzwoneczkiem. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się i pa pa!